Dzień dobry. Otwieram 31. sesję Rady Miasta Kamienna Góra. Witam radnych Rady Miasta, burmistrza miasta Janusza Hodasewicza, pracowników Urzędu Miasta, media oraz osoby obserwujące tę sesję na oficjalnym kanale Miasta Kamienna Góra w serwisie YouTube. I informuję zebranych, iż pełna treść klauzury informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych została umieszczona przed wejściem na salę witrażową i jest również dostępna na stronie BIP Urzędu Miasta. W sesji uczestniczy 15 radnych, w tym jeden przez internet. Co stanowi kworum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować uchwały. Przechodzimy do punktu porządku obrad. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Pierwsze, otwarcie sesji. Dwa, wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Trzy, podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra. Cztery, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na rok 2020. Pięć, podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i nabywania i wykupu. Sześć, zamknięcie sesji. Czy są jakieś wnioski dotyczące zmian porządku obrad? Nie widzę. Proszę Państwa, proponuję 60 minut przerwy. Zapoznamy się ze sprawami związanymi z obligacjami. Dziękuję. Wznawiam sesję. Proszę Państwa, w związku z tymi wyjaśnieniami, które mieliśmy w przerwie, chciałbym się spytać, czy Pani Skarbnik, Pan Burmistrz zgodzicie się odpowiedzieć jeszcze na jakieś pytania ewentualnie, za czym przejdziemy do dalszej części sesji, tak? No to proszę, Pan Wągrowski. Ja mam pytanie do Pani Skarbnik. Pani Skarbnik, jakie biuro maklerskie będzie obsługiwało nas, bo w tych dokumentach co pisze, że już jest praktycznie wybrany ten, ale będzie to jakaś jedna firma, która, jak ona się nazywa ta firma? Proszę Państwa, więc jeżeli Państwo podejmiecie taką uchwałę, to nasza oferta zostanie skierowana nie tylko do biur maklerskich, ale też do banków. Zainteresowany jest między innymi Bank PKO, bank obsługujący nas tutaj, BNP Paribas jest zainteresowany. Zainteresowane są już dwa biura maklerskie. To są dwa biura, które się do nas zgłosiły, że chętnie złożą swoją ofertę. Natomiast na dzień dzisiejszy nie umiem powiedzieć, która z ofert zostanie wybrana, czy oferta banku, czy oferta biura. Na pewno zostanie wybrana ta oferta, która z punktu widzenia gminy będzie najkorzystniejsza. Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze ma pytania? Proszę. A ja mam pytanie. Za chwilę, Pani Danusiu. Ja mam pytanie do Pani Skarbnik, ponieważ na komisjach poprosiliśmy Panią Skarbnik o przygotowanie zestawienia porównawczego pomiędzy obligacjami a kredytem. Takie zestawienie no nie zostało tak przygotowane, jakbyśmy chcieli. Czy jest szansa, żeby Pani nam jeszcze przedstawiła teraz konkretne kwoty tego zestawienia? Dziękuję. Nie moje uchwały. Proszę Państwa, ja nie jestem na dzień dzisiejszy w stanie przygotować Państwu zestawienie. Tak jak mówiłam, posługiwaliśmy się tutaj jakby procentowym określeniem poszczególnych wartości w zakresie odsetek, w zakresie marży i w zakresie prowizji, zarówno w odniesieniu do kredytu, jak i do ewentualnej emisji obligacji. I tutaj właśnie Pan audytor wyjaśniał Państwu, że te wartości są zbliżone. Na dzisiaj nie umiem Państwu powiedzieć, jakie to będą konkretne kwoty, dlatego że nie wiem, jakie zostaną warunki wynegocjowane w czasie procedury emisji obligacji. Proszę Pani Wiceprzewodnicząca Majak. Panie Burmistrzu, bo Pani Skarbnik już nam wyjaśniała na Komisji Budżetowej. Ja chciałam się spytać, dlaczego obligacje, a nie kredyt? Chociaż powiem szczerze, że sama z ciekawością wysłuchałam dzisiaj wypowiedzi Pana audytora. Uważam, że obligacje to naprawdę bardzo dobre źródło finansowania. Ciekawe dla nas, bo się możemy dużo nauczyć przy okazji o nowych źródłach finansowania samorządu. Ale chciałam się spytać, dlaczego obligacje, a nie kredyt?
Tak, panie burmistrzu. Halo? Tak, panie burmistrzu, do pana. No, proszę państwa, no, sprawa jest znana państwu i już mówiliśmy o tym wcześniej. My długo walczyliśmy o kredyt, rozmawialiśmy z różnymi bankami, a kiedy banki zaostrzyły kryteria oceny zdolności kredytowej, nie tylko samorządów, ale także innych kredytobiorców, no te nasze działania i rozmowy z bankami okazały się nieskuteczne. Jeśli się okazały nieskuteczne, no poszukaliśmy innego sposobu na doprowadzenie do sytuacji, w której będziemy mogli kontynuować, kończyć te ważne inwestycje i w której będziemy mogli spłacić również kredyt krótkoterminowy, który tam mamy do spłaty jeszcze w tym roku. Także to jest wynik tego, co się działo w czasie, powiedziałbym, od kwietnia do dzisiaj. Jeszcze praktycznie są, teoretycznie są jeszcze banki, które ciągle rozpatrują nasze wnioski o udzielenie kredytu, ale obawiając się tego, że jednak ich ocena będzie negatywna, wystąpiliśmy do państwa właśnie z propozycją obligacji komunalnych. No i jak państwo słyszeli, jest to instrument bardziej elastyczny, bardziej dla samorządów dogodny, pomaga równie dobrze jak kredyt, ale daje samorządowi jeszcze możliwości czy to wydłużania, czy negocjowania jakby w sposób, który nie jest związany z zamówieniami publicznymi. Także to jest instrument wygodny. Myśmy go do tej pory nie stosowali, no ale kiedyś musi być ten pierwszy raz i ja myślę, że właśnie będzie ten pierwszy raz jeszcze w tym roku, jak państwo dzisiaj podejmą tę uchwałę. No fajnie by było, gdybyśmy otrzymali ten kredyt, do który występowaliśmy, a no jak powiedziałem, stało się jak stało i teraz musimy szukać innego rozwiązania i sądzę, że na dzisiaj, jak już państwo tu słyszeli z wyjaśnień eksperta i pani skarbnik, że na dzisiaj ciągle tańszego nawet niż kredyt. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Majak. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałam panie burmistrzu, to biorąc pod uwagę obecne warunki, miasto nie spełnia tych warunków, tych oczekiwań stawianych przez banki, czyli bo dziwię się, bo banki udzielają kredyt i bank z tego żyje, zarabia. W związku z tym 10 milionów wydaje mi się, że z jednej strony to jest niewielki kredyt, bo przedsiębiorstwa zaciągają większe kredyty, no ale 10 milionów dla banku to jest też zarobek, czyli tak jak tutaj padło i jest w RIO, czy nasza sytuacja finansowa, i teraz panią skarbnik pytam, czy nasza kondycja finansowa pozwala na to, żeby wyemitować, czyli dodatkowo zaciągnąć te zobowiązania z tytułu emisji obligacji? Chodzi o wskaźnik zadłużenia. Tak, wszystkie wskaźniki zadłużenia, które są wykazane w wieloletniej prognozie finansowej, są pozytywne, czyli spełniają wymogi artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Natomiast proszę państwa, sytuacja jest o tyle niepewna. Uchwalając budżet na 2020 rok, podjęliście państwo decyzję o zaciągnięciu, wyrażeniu zgody na zaciągnięcie 15 milionów kredytu. Nie słychać, ja pikolę. No, ale panią słychać. Uchwalaliśmy. Nas państwa słychać, tak? Teraz to się wróciło. Uchwalaliśmy budżet na rok 2020 zupełnie w innych warunkach. Nie było mowy o pandemii. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie za 3 miesiące, za pół roku, za rok, jak zmieni się sytuacja gospodarcza, nie tylko jeżeli chodzi o samorządy, ale generalnie sytuacja gospodarcza w kraju. Widzicie państwo, że od wiosny mamy to, co mamy, mamy pandemię. To nie bez znaczenia jest dla finansów nie tylko podmiotów gospodarczych, nie tylko szeroko rozumianej działalności gospodarczej, ale także
przekłada się to w bardzo istotny sposób dla samorządów. Tak jak to było już mówione wcześniej, pandemia spowodowała szereg ograniczeń, szereg utrudnień, jeżeli chodzi o realizację dochodów własnych gminy. Przede wszystkim mówimy tutaj o udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy z tego podatku są mniejsze niż zakładaliśmy, niż planowaliśmy to w budżecie na rok 2020. Wynika to z całej sytuacji związanej z pandemią, z COVID-em. Wpłynęło to na jakby prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, zatrudnianie osób, na wysokość bezrobocia. W istotny sposób odbija się to także na finansach samorządu, ponieważ udziały w PIT-ie stanowią bardzo istotną wartość, jeżeli chodzi o budżet samorządu. U nas jest to kwota powyżej 15 milionów złotych w budżecie rocznie. To jest ten udział w PIT-ie. Druga rzecz to są podatki, opłaty lokalne. Też pandemia spowodowała to, że szereg osób nie tylko fizycznych, ale także podmiotów gospodarczych, osób prowadzących działalność gospodarczą, czy to zwracało się do nas jako do samorządu o umorzenie swoich należności wobec budżetu z tytułu czy podatków, czy opłat lokalnych, czy odroczenie terminu płatności, czy rozłożenie na raty. I to też skutkuje tym, że te dochody budżetu samorządowego są dużo niższe niż planowaliśmy. To w istotny sposób odbiło się też na postrzeganiu samorządów przez banki, dlatego że bank, no, oceniając zdolność kredytową samorządu, też musi brać pod uwagę to, że dochody budżetu samorządowego nie biorą się znikąd, tylko wynikają wprost z tego, co dzieje się na rynku i w gospodarce. I ponieważ mamy do czynienia dzisiaj z taką, a nie inną sytuacją, nie możemy wyrokować i zapewniać, że te dochody w roku przyszłym, czy za pół roku, czy za rok będą lepsze, bo nie wiemy, jak ta sytuacja gospodarcza będzie wynikała. Jak prowadziliśmy rozmowy z bankami o udzielenie kredytu długoterminowego, właśnie głównie zwracano uwagę na niepewność jakby dochodów realizowanych przez budżety samorządowe związane z tymi powodami, o których wcześniej mówiłam. Sugerowano nam też, żebyśmy właśnie pomyśleli o obligacjach, ponieważ jest to bardziej elastyczne źródło finansowania. Mamy możliwość w przypadku zachwiania wpływu dochodów budżetowych renegocjowania tych umów, przesuwania terminów wykupu, części czy nawet całości zakładanych do wykupu emisji. Jest tutaj też taka sprawa, o której chciałam tutaj Państwu zwrócić uwagę. Praktycznie już w tym momencie zakończamy rok 2020. Będziemy za parę dni już rozmawiać o projekcie budżetu na rok 2021. W budżecie na rok 2020 mieliśmy prawie 30 milionów zaplanowanych na wydatki inwestycyjne. Głównie były to wydatki inwestycyjne, które stanowiły przedsięwzięcia, czyli były to wydatki inwestycyjne wpisane do wieloletniej prognozy finansowej od kilku lat, co najmniej na 2 lata. Nie mogliśmy, uchwalając budżet na rok 2020, powiedzieć sobie, że przerywamy, że nie dokończymy tych inwestycji, że jak gdyby wykonawcy schodzą z budowy, my przerywamy inwestycje i co za tym idzie, zwracamy już uzyskane środki finansowe w postaci dotacji z Unii Europejskiej. Dlatego i my, czyli ja i burmistrz i państwo tutaj zgodziliśmy się co do tego, że te inwestycje muszą być kontynuowane i muszą być dokończone. Te wszystkie inwestycje, o których mówimy, to są inwestycje wielonakładowe, które kończą się praktycznie w tym roku budżetowym, czyli to jest ścieżka rowerowa, to jest modernizacja oświetlenia, to jest przebudowa Centrum Kultury. To są te wszystkie duże inwestycje, na które otrzymaliśmy również środki w postaci dotacji z aglomeracji wałbrzyskiej. I na dzień dzisiejszy, mówiąc o obligacjach, o emisji obligacji, o jakby źródle finansowania, nie mówimy o tym, że te środki będą stanowiły jak gdyby zabezpieczenie pod realizację jakichś nowych inwestycji, o których my nie wiemy, tylko mówimy o tym, że musimy spiąć ten rok budżetowy, czyli zakończyć te inwestycje, które Państwo przyjęliście w uchwale budżetowej na rok 2020. Myśmy cały rok finansowali te inwestycje z kredytu krótkoterminowego, który na podstawie Państwa uchwały na nasz wniosek został nam udzielony przez bank prowadzący obsługę finansową gminy, czyli Bank PKO. Natomiast ten kredyt krótkoterminowy, on podlega spłacie na koniec roku i my musimy do końca roku ten kredyt krótkoterminowy, który
de facto przeznaczony był na zapłatę za realizowane przez gminę inwestycje, zamknąć. Dlatego jest tutaj do Państwa prośba o to, żeby tę uchwałę podjąć i wyrazić zgodę na emisję obligacji komunalnych. Jeżeli Państwo taką zgodę wyrazicie, burmistrz swoim zarządzeniem uchyli w tym momencie zarządzenie o zaciągnięciu kredytu długoterminowego i w to miejsce wejdzie emisja obligacji komunalnych. Ja Państwu chciałam jeszcze przypomnieć, że uchwalając budżet mówiliśmy o kwocie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 15 milionów. Na dzień dzisiejszy, pomimo tego, że mamy do czynienia z pandemią, że w znaczny sposób ograniczone zostały dochody własne budżetu samorządowego, zamykamy rok mówiąc o zobowiązaniu długoterminowym z tytułu obligacji w kwocie 10 milionów złotych. Czyli i tak ten dług, którym planujemy zamknąć budżet miasta za rok 2020, będzie 5 milionów niższy niż zakładaliśmy na początku stycznia tego roku. Dziękuję. Proszę pani Majak. Pani skarbnik, to w nawiązaniu do tego, co pani mówi, czy nie można by było zapisać w uchwale budżetowej dotyczącej emisji obligacji informacji związanej z rozdysponowaniem tych środków, czyli podziałem środków uzyskanych z emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań? Tak jak wynika to z artykułu 89 ustęp 1 punkty 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, to raz. I na przykład, bo istotnie pani zwróciła uwagę na to, że nie wiadomo jakie będą wpływy do budżetu, prawda, bo tego nikt na dzień dzisiejszy nie wie. Czy nie można by było rozłożyć w czasie spłaty związanej z wykupem obligacji, z transzami poszczególnych z 2034 roku na przykład, nie wiem, do 2038. Pozwoliłoby to na zwiększenie środków, którymi ewentualnie miasto mogłoby jeszcze obracać. Zgodnie z ustawą o obligacjach, ustawą o samorządzie gminnym, Rada Gminy przyjmując uchwałę o emisji obligacji komunalnych musi określić cel, czyli przeznaczenie środków uzyskanych z tej emisji. Ten cel został określony w uchwale, w projekcie uchwały, który Państwo macie przed sobą. I mówi się tu tak, emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, czyli ten cel jest jasno określony. Ten planowany deficyt, który mieliśmy na początku roku w wysokości 13 milionów, a związany był z finansowaniem inwestycji, będzie pokryty z tych obligacji. Nie wprowadzamy jak gdyby środków uzyskanych z emisji obligacji z przeznaczeniem na realizację innych jak gdyby dodatkowych zadań. Zamykamy rok 2020. Ten projekt uchwały był konsultowany zarówno z Regionalną Izbą Obrachunkową, jak i z firmą, z audytorem, z którym Państwo mieliście możliwość tutaj rozmawiania wcześniej i ten cel został doprecyzowany prawidłowo, jeżeli chodzi o wymogi ustawowe. Natomiast jeżeli chodzi o rozłożenie, jak gdyby odroczenie jeszcze w czasie wykupu emisji obligacji komunalnych do 38 roku, tak jak Pani mówi, proszę pamiętać o tym, że czym dłuższy jakby okres wykupu tych obligacji, tym są koszty wyższe, tym marża banku, tym prowizja byłaby wyższa. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłam, nie wiemy o tym, jaka będzie tak naprawdę nasza sytuacja finansowa za pół roku, za rok, bo nie wiemy, co wydarzy się w kraju, co wydarzy się w gospodarce. Trudno nam wyrokować, co będzie w roku 2034. Dlatego dzisiaj uważam, że ten okres określony jest optymalnie do możliwości finansowych gminy na dzień dzisiejszy, co nie oznacza, tak jak pan audytor tutaj mówił, że jeżeli taka konieczność zaistnieje, przypuśćmy w roku 2030 czy 2031, że nie będziemy renegocjować jak gdyby terminu wykupu tych obligacji. Dziękuję. Zgadzam się pani skarbnik, tylko sam pan audytor mówił, że koszty te byłyby niewspółmiernie niskie w stosunku do ewentualnych wysokości całości sumy kosztów, bo byłoby to jakaś setna część. Ale pani skarbnik, dlaczego ja mówię o tym podziale, dokładnie podziale środków z przeznaczeniem na konkretne, bo faktycznie wszystkie te cele są uwzględnione w uchwale, ale dla mnie, tak, myślę, że bardzo ogólnie, ponieważ budżet miasta to są pieniądze mieszkańców i mieszkańcy chcieliby, podejrzewam, przede wszystkim, żeby zaspokajać ich potrzeby, tak, żeby te pieniądze z budżetu były wydawane na
to, co im jest najbardziej potrzebne. I teraz, jeżeli byłoby określone, że na przykład na wykup, tak jak pani mówiła, kredytu krótkoterminowego, tego obrotowego, jest tyle i tyle i pozostała kwota idzie na przeznaczenie, nie wiem, spłaty zobowiązań wierzytelności bieżących, tak? Czyli to byłoby tak jak tutaj nadmieniłam ten artykuł 89 ustawy o finansach, byłoby uszczegółowieniem wydatków tych środków, czyli faktycznie pokazanie celu, konkretnego celu wydatkowania środków. Więc proszę państwa, nie mogę określić celu przeznaczenia tych środków inaczej niż był określony w uchwale budżetowej. W uchwale budżetowej na 1 stycznia określiliście państwo przeznaczenie przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie deficytów i finansowanie inwestycji. Ten cel był tak, a nie inaczej sprecyzowany. Dlatego na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę fakt, że my realizujemy te inwestycje, które państwo uchwaliliście w budżecie, one są przyjęte w budżecie i miały źródło finansowania wskazane z przychodów długoterminowych, w ten sam sposób dookreślamy to w uchwale o emisji obligacji komunalnych. Dziękuję. Zgadza się pani skarbnik, ale no ja czytam tak jak czytam, nie znam się, nie muszę się, no, znaczy się, no, uczę się cały czas, więc myślę, że byłoby to korzystniejsze, jeżeli byłyby to rozłożone tak, te wydatki wyraźnie wskazane. Ale mam jeszcze jedno pytanie dotyczące samej uchwały, ponieważ nie znalazłam, nie wiem, może gdzieś jest zapisane, nie umiejętnie przeczytałam. Chodzi mi o wartość naliczania oprocentowania. Od jakiej wartości obligacji będą naliczane te wysokości oprocentowania? Od takiej wartości, jaka będzie niewykupiona. Więc jak gdyby teraz będziemy to oprocentowanie do momentu pierwszego wykupu naliczać od wartości pełnej i później tak jak dokładnie tak samo, jak to jest przy kredycie, czyli przy kolejnej spłacie ta wartość będzie pomniejszona o wartość dokonanego wykupu obligacji. To chodzi o wartość emisyjną i nominalną. Od której z tych? Nominalna, emisyjna? Pani skarbnik, ja pytam, od jakiej wartości będą wypłacane odsetki później? Od nominalnej czy emisyjnej? Bo emisyjna i nominalna według tej uchwały, bo mówię, ja tego no, chcę wyjaśnić to, bo nie za bardzo rozumiem. Mogę odczytać? Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6-miesięczny ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla inwestorów. Oprocentowanie ustala się i opłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Odsetki na dany okres odsetkowy są wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Wszystko, jeżeli chodzi o... W takim razie proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica między wartością nominalną a wartością emisyjną. Bo emisyjna dzielimy te miliony tak na ileś wyemitowanych obligacji, wychodzi wartość. Nominalna to jest ta, po której przyszły inwestor kupuje, tak? My będziemy mieć wyemitowane obligacje komunalne o wartości 10 milionów złotych i to jest podstawowa wartość, o której mówimy, jeżeli chodzi o rozliczanie się później z tytułu odsetek. Radna Kurnyta chciała zadać pytanie. Pani radna. Tak, jestem. Pani skarbnik, ja bym poprosiła, a jakie jest zadłużenie na dzień dzisiejszy miasta? A drugie pytanie moje jest takie, czy mamy jakąś taką strategię opracowaną, czy pani ma opracowaną w kwestii spłaty wykupu tych obligacji, w sensie takim, że no jakby no możemy na dzisiaj przewidzieć
jakie są wpływy no, na dzisiaj do naszej miejskiej kasy, a jakie będą w przyszłym roku. Chodzi mi konkretnie o taką rzecz, zobrazuję to. Jeżeli bierzemy, ja konkretnie powiem taki przykład. Jeżeli biorę kredyt, bank mi wyznacza, tak, że tyle i tyle płacę, w takim dniu spłacam tyle i tyle, tyle kapitału, tyle odsetek i chciałabym wiedzieć, czy jest to możliwe, żebyśmy też jakby mieli jakiś obraz tego, jak to będzie w przyszłości, bo ja wiem, że dzisiaj jest tak, jak jest, to już mówisz, się powtarzam, ale czy jest jakaś taka strategia, czy Państwo się do tego jakoś przygotowywaliście? Dziękuję. Proszę Państwa, podstawą tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy, jest wieloletnia prognoza finansowa. Wieloletnia prognoza finansowa to jest szacunek tak na dobrą sprawę. I dopiero nawet po podpisaniu umowy, czy to z bankiem, jeżeli chodzi o emisję obligacji, czy tak naprawdę kredytu, my opieramy się o szacunek, bo to oprocentowanie, tak jak tutaj wcześniej była mowa, ono jest zmienne. I tak na dobrą sprawę my co roku musimy aktualizować tą wieloletnią prognozę finansową w oparciu o jak gdyby aktualny stan gospodarki, o ten WIBOR, czy 3-miesięczny, czy 6-miesięczny. Tak jak już mówiłam, na 15 listopada przypada termin złożenia Państwu projektu budżetu na rok 2021. Łącznie z wieloletnią prognozą finansową i takie symulacje tutaj, ale też szacunkowe, tak jak mówię, będą ujęte w tej wieloletniej prognozie finansowej. Teraz jeżeli chodzi o zadłużenie gminy, Państwo dostaliście na maila takie zestawienie, które pokazuje wartości dla budżetu gminy według stanu na 1 stycznia 2020 roku, czyli na moment podjęcia uchwały budżetowej i na dzień dzisiejszy z uwzględnieniem już tych wartości, o których tutaj mówimy przy analizie tych projektów uchwał. Na koniec roku, jeżeli będą zaciągnięte, będzie dokonana emisja obligacji komunalnych, to zobowiązania gminy z tytułu długoterminowych należności będą wynosiły 45 723 tysiące. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to wartość mniejsza o 10 milionów złotych, czyli jest to 35 milionów 723. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Proszę, Pani Majak. Pani Skarbnik, czyli emisja, środki otrzymane z emisji obligacji pokryją w pełni ROR, posłużą do wygaszenia ROR-u, tak? A pozostała kwota na co zostanie przeznaczona? 6 milionów złotych na spłatę krótkoterminowego kredytu. Przypomnę, że mieliśmy uruchomione 7,5 miliona, 1,5 miliona już zostało spłacone. Natomiast pozostała kwota 4 miliony złotych na wydatki inwestycyjne, których termin płatności przypada teraz na koniec roku budżetowego. To będą wydatki w zakresie przebudowy Centrum Kultury, modernizacji oświetlenia, to będą ścieżki rowerowe, to będą wszystkie wydatki, jeżeli chodzi też o inwestycje realizowane z udziałem środków rządowych, czyli to będzie ulica Papieża i przebudowa sali sportowej numer 1. Wszystkie te wydatki, które zaplanowane były w tym roku do realizacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. O to mi chodziło. Bardzo dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? Proszę, Pan Sobiechowski. Ja chciałem się spytać, ale to tak trochę z innej bajki. Pani Skarbnik, ja pamiętam, jak tutaj głosowaliśmy nad tym, żeby dać 90 tysięcy na przełożenie słupa, tam gdzie były ścieżki rowerowe. Pamiętam, jak tu kierownik inwestycji powiedział, że te pieniądze zostaną nam zwrócone. Wie Pani coś na ten temat? Dziękuję. Proszę, Pan Wędrowski. Ja mam takie pytanie, wracając jeszcze, bo żeśmy rozmawiali o tym, o powiecie, jak powiat przygotowywał się do wypuszczenia obligacji na wykup tego z szpitala. Powiat się robił przymiarkę przez rok czasu. Myśmy zostali zaskoczeni, mamy w sumie na podjęcie decyzji 3 dni. W związku z tym nie bardzo to rozumiem. No przecież Państwo, żeście rozmawiając o tych wszystkich zagadnieniach rozwiązywania w jakiś sposób problemy, żeście na pewno wiedzieli wcześniej o tym, że takie coś może zaistnieć. Dlatego mam pytanie takie, dlaczego Państwo żeście nas wcześniej nie poinformowali, że coś takiego planujemy? Myśmy się obględnie tylko dowiedzieli, burmistrz puścił coś na sesji ostatniej
i teraz mamy 3 dni na to, żebyśmy podjęli jakąkolwiek decyzję, co do której powiat się przygotowywał, mówię jeszcze raz, mrok czasu. Dziękuję. My, tak jak mówiłam, w uchwale budżetowej mieliśmy założony kredyt długoterminowy i cały czas od początku roku, od marca, burmistrz to szczegółowo Państwu wyjaśniał na posiedzeniach stałych komisji rady, procedowana była procedura związana z uruchomieniem i zaciągnięciem kredytu długoterminowego. Emisja obligacji to jest alternatywne źródło finansowania. Nie mówimy tutaj o czymś dodatkowym, o czymś nowym. W momencie, kiedy na dzień dzisiejszy nie uruchomiliśmy kredytu długoterminowego, ten jak gdyby zarządzenie burmistrza o zaciągnięciu kredytu zostanie uchylone, natomiast będzie procedowana procedura związana z uruchomieniem z emisją obligacji komunalnych. Jeżeli chodzi o to, kiedy Państwo się dowiedzieliście, no tak jak mówię, no cały czas trwały procedury związane z wyłonieniem potencjalnego banku, który uruchomiłby ten kredyt. Na dzień dzisiejszy zbliża się koniec roku, musimy zamknąć koniec roku. Musieliśmy po prostu wdrożyć jak gdyby inną formę zabezpieczenia, żebyśmy nie mieli problemów na koniec roku, czy to z realizacją zaplanowanych w budżecie wydatków majątkowych, czy pośrednio także wydatków bieżących. Jeżeli my nie będziemy mieć środków na pokrycie kredytu krótkoterminowego do końca roku, no to niestety będziemy musieli jeszcze ograniczyć w bardzo istotny sposób wydatki bieżące, żeby ten kredyt zgasić w tym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o samą emisję, ja chciałam powiedzieć, że ja na ten temat mówiłam na komisji chyba rewizyjnej już około miesiąca czasu temu, więc no wiecie Państwo, sytuacja jest jaka jest na dzień dzisiejszy. Spotykamy się tak naprawdę bardziej zdalnie. Trudno jest, no może ten przepływ informacji nie jest taki, jak powinien być, jak Państwo oczekujecie, no ale sytuacja też nie jest normalna i może to w jakiś istotny sposób wpłynęło na to, że Państwo tą informację poznaliście dopiero teraz. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę Państwa, w związku z tym, co tu słyszę i co radni mówią i co do mnie dochodzi, że tego czasu zostawiono nam za mało. W związku z tym składam wniosek formalny o przerwanie obrad 31. sesji Rady Miasta i wznowienie jej w dniu 12 listopada 2020 roku o godzinie 14 w sali witrażowej Urzędu Miasta. Powód to jest przeanalizowanie wiadomości o emitowaniu obligacji, które dzisiaj dostaliśmy, o informację pani skarbnik. Sądzę, że powinniśmy przedyskutować ten temat. Panie przewodniczący, proszę, czy zanim byśmy głosowali ten wniosek, czy można, ja bym złożył wniosek o przerwę? Mam przerwę. Proszę bardzo. Dobra, ogłaszam 10-minutową przerwę. Wznawiam obrady. Proszę Państwa, wycofuję swój wniosek formalny i przechodzimy do punktu trzeciego. Aha, Pani Malwino, Pani skarbnik jednak jest tu potrzebna. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Proszę o przedstawienie uchwały przez skarbnika miasta, panią Iwonę Fazgan. Jest to projekt burmistrza miasta Kamienna Góra zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o finansach publicznych Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 30/110/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra wprowadza się zmiany. Zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kamienna Góra. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z projektem stałe komisje Rady Miasta zapoznały się. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do tego projektu? Proszę, Panie Sławku.
Może nie tyle mam pytanie co do tego projektu, ale do całej sytuacji, która nastąpiła teraz, w jakiej zostaliśmy postawieni, może nie tyle co państwo radni, ale ja jako nowy radny miasta Kamiennej Góry. Rzeczywiście w zeszłego roku, uchwalając budżet, pozwoliliśmy i podnieśliśmy rękę za 15 milionami kredytu. Natomiast teraz po podjęciu kredytu krótkoterminowego te obligacje opiewają na 10 milionów i jest to mniejsza kwota w stosunku do uchwalonego budżetu. Natomiast w ciągu roku mam prawo zmienić zdanie, biorąc pod uwagę polityka, jaka jest prowadzona w Urzędzie Miasta. Mam tutaj na myśli kilka spraw, które w trakcie roku wyszło na światło dzienne. Tutaj pewne kwestie już wspominał pan radny Andrzej Grzyb, między innymi niepotrzebne wydawanie kwot typu za magazyn około 50 tysięcy. Dodatkowe nagrody dla wybranych osób pracujących w Urzędzie Miasta, czy jeżdżący w dalszym ciągu autobus, który po czerwonej strefie tak naprawdę nikt w nim nie jeździ, po zamknięciu oczywiście również tych cmentarzy, tak samo ta frekwencja autobusu jest naprawdę znikoma. Te wydatki, jeszcze gro innych wydatków, powodują, że nie jestem w stanie z czystym sumieniem podnieść w tym momencie rękę za obligacjami. Także mam nadzieję, że również pozostali radni wezmą sobie do serca moje słowa, bo nie tylko to jest, tak naprawdę jest wyjście, aby jeszcze jakby uratować budżet i nie tylko związany z obligacjami. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Czy pani skarbnik chce zabrać głos teraz, czy nie? Czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę, panie Jacku. Mam prośbę do pani skarbnik. Czy pani skarbnik mogłaby, uchwalając tę uchwałę, ona jest powiązana ściśle z całością. Czy pani skarbnik mogłaby nam bardziej szczegółowo wyjaśnić konsekwencje nie podjęcia uchwały o obligacji? Proszę państwa, jakie będą konsekwencje niepodjęcia ewentualnie tej i kolejnych uchwał? Tak jak pan tutaj radny powiedział, zarówno uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową, jak i uchwała o zmianach w budżecie emisji obligacji, to jest tak naprawdę wszystkie trzy uchwały odnoszą się do jednego tematu. Nieprzegłosowanie jednej warunkuje jak gdyby bezzasadność głosowania kolejnych uchwał. Jakie będą konsekwencje? Konsekwencje mianowicie będą takie, że będzie problem z zamknięciem roku budżetowego 2020. Tak jak mówiłam, pozostało nam do spłaty 6 milionów kredytu krótkoterminowego, wydatki inwestycyjne, których termin płatności będzie przypadał teraz na koniec roku budżetowego. Więc w tym momencie, gdyby nie było źródła finansowania alternatywnego do kredytu, którego nie mamy, a który mieliśmy zaplanowany, będę musiała zgasić kredyt krótkoterminowy z bieżących dochodów. No i oczywiście zobowiązania z tytułu niezapłaconych inwestycji przechodzą na kolejny rok budżetowy, ponieważ umowy są w trakcie realizacji, zadania są realizowane, są fakturowane, gmina jest obciążana fakturami z tego tytułu. Jakie będą kolejne konsekwencje? No mianowicie takie, że gasząc kredyt do końca roku w wysokości 6 milionów krótkoterminowy z dochodów bieżących, mam problem z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące w grudniu bieżącego roku, a wydatki bieżące to są głównie wynagrodzenia, jeżeli chodzi o nie tylko o urząd, ale wszystkie jednostki podległe, oświatowe, przedszkola, żłobki, MOPS. Czyli konsekwencja będzie taka, że będzie po prostu problem z zamknięciem roku budżetowego, bo te wydatki, na które kredyt miał być przeznaczony, one
W większości zostały już zrealizowane, bo tak jak mówiłam, finansowaliśmy je albo z dotacji, które pozyskaliśmy ze źródeł pozabudżetowych, albo z dotacji z Unii Europejskiej, albo z kredytu krótkoterminowego, który przeznaczony został w całości na finansowanie wydatków inwestycyjnych, które w uchwale budżetowej źródłem finansowania miały być kredyt długoterminowy. Dziękuję. Proszę, pan Sobiechowski. A chciałem zauważyć, że nie tak dawno, tylko na ostatniej sesji była mowa, że już praktycznie zakupy przedszkola robią tylko takie, żeby wystarczało. MOPS, jak byliśmy na kontroli, panie przewodniczący Andrzeju, proszę powiedzieć, też jest niepłacone są faktury. Czyli do 30 września jest to kwota 378 tysięcy. Czyli proszę, to jest tylko same DPS-y. Do tego jeszcze piecza zastępcza dzieci, to wyjdzie z 500 000. I proszę sobie teraz wyobrazić, jeżeli nie weźmiemy tego krótko, obligacji, to będzie wszystko się z tym wiązało. Także proszę się zastanowić. Dziękuję, do widzenia. Proszę, panie Jacku. Proszę państwa, ja w dużej mierze rozumiem obiekcje pana radnego Sławińskiego. Sam wielokrotnie krytykowałem działania, politykę pana burmistrza i pewne wydatki, które są czynione, jak również politykę informacyjną, bo tu się zbiegają, jakby zbiega się kilka zarzutów, szczególnie ta polityka informacyjna, bo były pytania o to, dlaczego my się w ostatniej chwili dowiadujemy, dlaczego tak mało czasu i tak dalej. I oczywiście jako ten krytyk, który dość często zabierał głos w tych sprawach, ja zdania nie zmieniłem absolutnie. Dalej bardzo krytycznie oceniam tę działalność. Natomiast są sytuacje, w których konsekwencje naszych działań nie ponosi tylko władza, ale konsekwencje ponoszą przede wszystkim mieszkańcy. Przede wszystkim sektor, to znaczy ludzie zatrudnieni na przykład w placówkach miejskich. Mamy w tej chwili listopad. Do końca roku budżetowego zostało naprawdę bardzo niewiele czasu. W związku z tym wydaje mi się, że jeżeli po tych wyjaśnieniach, które tutaj padły, odnośnie nie sytuacji w jakiej budżetowej, w jakiej się znajdujemy, bo to jest oczywiście bardzo szeroka dyskusja i ważny temat na ważny temat dla budżetu na następny rok, no i oczywiście ocena do oceny budżetu tegorocznego. Natomiast teraz kluczowe pytanie było takie, czy powinniśmy, czy możemy podjąć uchwałę o emisji obligacji. Ja myślę, że to dzisiejsze spotkanie, które miało miejsce tutaj z fachowcem, jak również pytania, które zostały zadane, no pozwoliły na to, żeby każdy ocenił, czy to jest możliwe i myślę, że na tym należałoby się skoncentrować. Jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że ta uchwała w tym momencie jest niezbędna. Dziękuję. Proszę, pani Majak. Tutaj podsumowując to, co pan radny Bruźniak powiedział, mi się wydaje, że po prostu miasto nie ma innych źródeł finansowania i dlatego RIO też kwestionuje tą sytuację finansową miasta. I my na dzień dzisiejszy musimy, może nie tak musimy, na dzień dzisiejszy myślę, że powinniśmy podjąć tą uchwałę dotyczącą obligacji, ale tylko i wyłącznie w związku z pokryciem tego deficytu, czyli zgodnie z tym, co pani skarbnik mówiła, żeby wejść w nowy rok bez tak drastycznych zobowiązań. Ale pani skarbnik, moje pytanie jest takie, czy te zobowiązania wymagalne, bo z tego co słyszę, to jest to tylko i wyłącznie związane z inwestycjami, a pozostałe, które do tej pory nie były płacone, czy one zostaną zapłacone w tym roku? Proszę państwa, tak jak mówiłam, inwestycje, które są realizowane, to jest kwota prawie 30 milionów złotych. Żeby dostać środki z aglomeracji, musimy najpierw zapłacić. Więc my angażowaliśmy wszystkie posiadane środki, czyli zarówno środki z kredytu obrotowego, krótkoterminowego, jak i środki pochodzące z dochodów własnych na realizację inwestycji po to, żeby móc aplikować o refundację poniesionych nakładów i dochować terminów wynikających z zawartych umów. W tym
momencie, jeżeli my będziemy mieć źródło finansowania, którym, tak jak mówię, od początku roku miał być kredyt, teraz kredyt ma zastąpić emisja obligacji, my zgasimy sobie to, co dotyczy inwestycji, natomiast wszystkie bieżące dochody, które wpłyną, będziemy mogli uruchomić na pokrycie zobowiązań dotyczących wydatków bieżących. Jeżeli nie będziemy mieć źródła w postaci dochodów z emisji obligacji, w tym momencie dochody bieżące, które otrzymam, tak jak mówię, jeszcze w listopadzie i jeszcze w grudniu, będę musiała przeznaczyć na spłatę kredytu krótkoterminowego. I w tym znaczeniu, jak gdyby, uruchomienie, czyli emisja obligacji, pozwoli nam na pokrycie zobowiązań wymagalnych w zakresie wydatków bieżących, bo nie trzeba będzie z tych dochodów bieżących spłacać kredytu krótkoterminowego. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jest? Jeszcze proszę. Przepraszam, czy mogę, Pani Skarbnik, czy możemy w takim razie poprosić o taką symulację, to co Pani mówiła na temat spłaty tych zobowiązań, ewentualnych środków, które zostaną otrzymane, żeby ta informacja była skierowana do Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju. Dobrze. Łącznie z możliwością ewentualną wejścia w nowy rok, z jakimi zobowiązaniami, ile one by wynosiły i jaka jest polityka miasta, jeżeli chodzi o radzenie sobie z tą trudną sytuacją finansową. Proszę, pan Wągrowski. Panie Przewodniczący, proszę o 5 minut przerwy. Zarządzam 5 minut przerwy. Panie radny, proszę. Przystępujemy do głosowania. Pani Kuryta chciała zabrać jeszcze głos, nie wiedziałem. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć tak, że moje odczucie to, co od tygodnia czasu, o czym rozmawiamy, o czym mówimy. Powiem tak, Panie Burmistrzu, zostaliśmy postawieni, że tak powiem, przed faktem dokonanym. Dzisiaj decyzję musimy podjąć my jako radni. I tak naprawdę to my będziemy jakby odpowiadać za to, co się będzie działo, co nasi mieszkańcy będą nam zarzucać. Nie wiem jak będzie w przyszłości, na co będzie nas stać w tym mieście, czy będziemy mogli zrobić jakąkolwiek jeszcze dokumentację na ulicę, powiem leśną, lipową, różne inne, czy jakiekolwiek, że tak powiem, może nie wiaty śmietnikowe, ale jakieś ogrodzenia na śmieci. Więc sytuacja w mieście jest, nie jest łatwa, jest trudna i bardzo bym chciała, żeby to za... Ja protestuję, ja się nie zgadzam na te obligacje tak naprawdę, ale niestety dla dobra jakby naszego miasta i to, co usłyszałam, bo to jest dzisiaj, ja to jestem na łączach, więc nie wszystko słyszę też piąte, sześćdziesiąte, ale chciałam powiedzieć, że nie można tak robić, wie pan, panie burmistrzu, ja kieruję do pana te słowa. Bo ja pamiętam, jak pan był radnym i były głosowania nad budżetem, nad wszystkimi innymi uchwałami poprzedniej rady, no był pan zawsze przeciwko, tak? A dzisiaj, widzi pan, jest inna sytuacja i dzisiaj my mamy problem z tym. Ale no cóż, podjąć decyzję trzeba, musimy z tym się zmierzyć, może nie będzie tak źle, ale chciałabym, żeby bardziej żelazną ręką trzymać, pani skarbnik, budżet i żebyśmy może jakoś wspólnie coś poradzili. I na tym bym chciała zakończyć. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Proszę, panie burmistrzu. Halo? Pan burmistrz chciał zabrać głos, tak? Proszę. Przede wszystkim chciałem pani radnej podziękować za taką postawę i zrozumienie konieczności, zrozumienie sytuacji. I chciałem zapewnić, proszę Państwa, że na pewno nas będzie stać i na dokumentację, i na dalsze remonty dróg, bo jak Państwo widzą, dużo zrobiliśmy, dużo nakładów inwestycyjnych mamy już za sobą i mamy również duże plany. Na pewno Kamienna Góra się w rozwoju nie zatrzyma, pani radna, proszę mi wierzyć. Dobrym sygnałem jest to, co się stało, proszę Państwa, wczoraj. Sprzedaliśmy 6 działek za ponad 550 tysięcy złotych. Zdecydowanie więcej
uzyskaliśmy niż były ceny wywoławcze. To jest bardzo dobry wynik, który pokazuje, że mieszkańcy chcą inwestować w Kamiennej, chcą mieszkać w Kamiennej Górze, to są nasi przyszli podatnicy albo i obecni, ale generalnie, proszę Państwa, wpływy do budżetu będą. Kamienna Góra na pewno nie zbankrutuje i się nie zawali. I to jest nasza wspólna troska o to, żebyśmy właśnie szli w dobrym kierunku, czyli dalszego rozwoju, dalszego upiększania i modernizowania naszego miasta. To tyle, gdy chodzi o wypowiedź Pani Radnej. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Jeszcze Pani? Przepraszam. Ja chciałabym się odnieść do tego, ponieważ to jest dla każdego radnego trudna decyzja, dla mnie tak samo, ale ogólnie rzecz biorąc proszę bardzo, wręcz wzywam burmistrza do oszczędności w przyszłym roku, żebyśmy jak najszybciej wykupili te obligacje, z tego względu, że dla mnie w ogóle też pracowałam w windykacji, dla mnie spłata kredytem, kredytem, tak, spłata to jest po prostu tylko i wyłącznie dążenie do niestety, ale zapaści finansowej miasta. Nie możemy tak robić, musimy jak najszybciej wykupić te obligacje i proszę o naprawdę mocne oszczędności, nie na inwestycjach, ale na tych właśnie rzeczach, które tutaj nam tutaj się wymykają z budżetu, tak, między innymi te dodatki. Inne sprawy, komunikacja niestety też moim zdaniem już teraz na chwilę obecną nie ma sensu, moim zdaniem bardziej by trzeba było, bo wiemy, że zatrudniamy tak dwie osoby do parkingów, no to może by je tak gdyby, bo też wydajemy pieniążki, tak, to może by zrobić z tego straż miejską i wtedy też jakiś zarobek by był. Nie wiem, proszę się też zastanowić nad tym, proszę też radnych, żebyśmy też mieli jakieś zyski i żebyśmy nie pogrążali tego budżetu. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę Panie Sławku. Ja jeszcze, tak, jeszcze chciałbym ad vocem co do, może nie poprzedniej wypowiedzi, ale do w ogóle do tej uchwały. Drodzy radni, wcześniej kilka razy dopytywaliśmy panią skarbnik o zobowiązania miasta w stosunku do przedsiębiorców. Zawsze nas jakby przekonywano, że nie ma żadnych zobowiązań. Natomiast w momencie teraz, kiedy musimy podjąć jakąś decyzję, nagle zobowiązania rosną do około 6 czy 7 milionów. No to coś zaczyna w tym wszystkim nie grać. Dodatkowo pytanie, czy byśmy dalej kontynuowali taką politykę, jeżeli byśmy wiedzieli niektóre decyzje, czy jakby opinie RIO o budżecie, czy z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Myślę, że gdybyśmy w porę dostawali te dokumenty, nasza decyzja, byśmy po prostu w tym momencie tutaj nie dyskutowali na ten temat. Także ja mimo wszystko proponuję i składam formalny może wniosek o przerwę obrad do czwartku. Dziękuję. Czy to jest wniosek formalny? Mam go przegłosować? No dobrze. Pan radny Sławiński Sławek złożył wniosek formalny o przerwanie obrad 31 sesji Rady Miasta i wznowienie jej w dniu 12 listopada 2020 o godzinie 14 w sali witrażowej Urzędu Miasta. Kto z panów i pań radnych jest za podjęciem tego wniosku? Proszę przyciśnięcie guzika. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? A pani Kurneta jeszcze? Jak jest? Jak pani Kurneta, mamy łącze? Mamy kontakt z panią Danutą? To może zrobimy jeszcze raz pięciominutową przerwę i spróbujemy się połączyć z panią Kurnytą. Pani radna, przystępuje pani do głosowania. Pani Danusiu, jest pani za przyjęciem wniosku formalnego pana Sławomira Sławińskiego? Czy jest pani przeciw? Czy pani się wstrzymała? O przełożenie sesji, tak? Tak. Jestem za przełożeniem sesji. Dziękuję. Czyli za jest. Tak, już wcisnęłam. Stwierdzam, że radni zdecydowali o przesunięciu sesji na 12 listopada 2020, godzina 14, sala witrażowa.